I poznano nową cyfrę, którą jest Zul. O, czeka. I perfekcyjne polskie tłumaczenie, widzowie. Patrzcie na to, close, czyli bliskie relacje. O, oni zamknij ryj po prostu. Właśnie te detale, bo tu faktycznie można było sobie zobaczyć, jak trzoda tutaj nawala te aligatory nabiegają. I zaawansowane badania, obróbka gruntu. No mamy, wiem, miasto się zrobiło, nie musicie mi pokazywać. I kamień węgielny. Zwycięstwo. Co będzie naszym tutaj mottem przewodnim? Edukacji, jednostek szczęścia, jednostek estetyki. Nie wiem, czym jest estetyka dalej, muszę chyba zaraz zobaczyć. Ale może dajmy tą edukację, żeby przyspieszyć te badania. Estetyka, dobrobyt, zdrowie, szczęście, wiedza. Nie wiem, czym jest estetyka, nie mam zielonego pojęcia. A w stolicy mógłbym chyba użyć właśnie jeszcze jednego udogodnienia, biżuterii na przykład. Co to da? Jednostek zamożności, jednostek szczęścia. A, po prostu. Są szczęśliwi, zamożni. Czyli wszystkie te rzeczy tutaj to są procentówki. Im więcej czegoś, tym po prostu o, rozwój zwiększa. Tutaj pewnie badania. No, okej, bardzo raczej proste. To zebrane, ty idziesz tam dalej. I co się stanie z zwiadowcą? A, widzicie? Kurde. Szczerze też. Jakby to kosztowało zero produkcji, więc właśnie po prostu zrobiłoby się za zero, a to by przeskoczyło. No, no dobra. Już taka mechanika gry, nic z tym nie zrobisz. I widzę też, że ludzie narzekali na przemieszczanie jednostek, że jest bardzo długie i widzę już, o co im chodzi, nie? Że ten zwiadowca naprawdę co każdą turę powoli człapie. Chociaż on mógłby mieć więcej ruchu, nie? A tak to... O, lina się wyprodukowała. I co z tą liną mogę zrobić? Tak, mogę dodać sobie linę tutaj. No okej, no zrobił linę i spoko. Później możesz mi zrobić ten koszyk jeszcze jakiś jeden. Można byłoby też przyspieszyć, ale widzę, że raczej słabo się da przyspieszyć. A, dobra, kij. Co to jest? Tytoń, świnie, ja pierdzielę, to są super z tego, regiony. Czyli dawaj Rzym i od razu kolejnego tego trzeba robić, o, osadnika. I za ile przyspieszyć, no ten już jest drogi. Ciekawe, czy koszt będzie malał w miarę tego, jak się będzie więcej produkcji w niego wkładać. A czy ty pokonasz niedźwiedzia? Chyba ta. Dwa polowania ci to będzie kosztować. A spróbujemy rozwalić niedźwiedzia. 15 drewna w skrytce. Nie mam zielonego pojęcia, skąd ci Grecy przyszli, że oni w ogóle nie zebrali tych zasobów i skąd oni się tu pojawili. Wytworzono jeden uczta. No właśnie, to za 5 tur się skończy, ale co ile ta uczta się w sumie teraz wytwarza? Co 7 tur? Można byłoby to jeszcze jakoś przyspieszyć? Majątkiem. Jeszcze, a tu co? Koło można dać, ty patrzcie na to. Używane do wytwarzania wozy. Czyli po prostu wrzucam sobie koło i koło sobie jest. I o, badanie zakończone. Olej, liście, herbaty, punkt aptekarski. Spoko, ceramikę. Nie wiem jak inni z tą technologią. Czy da się to zobaczyć jakieś wykresy właśnie? Co to jest? Zarządzaj siłami zbrojnymi. Statystyki. Tu są, tylko jednego gościa poznałem. 169. Ale nie da się... A, prestiż najwięcej na przykład. Zobaczcie, to jest era technologii? Czyli nie ma chyba tak po prostu napisanych badań. No cóż. I kolejna lina się stworzyła. No dobra. Czyli będzie koszyczek, to narzędzie też używane do... Widzicie, co ja mam rozumieć przez te malutkie kółeczka, które mi nic nie mówią? To jest chore. A na tej farmie w sumie dałoby się coś dodać? Pług w sumie. No więc dobra, już wiemy, co zrobimy po koszyku. Po koszyku poproszę dać pług. Albo już może właśnie, w sumie już teraz by się przydał pług. Plus 250 za majątek albo bydło, gdybyśmy mieli, no niestety. A tak to 16 tur.
Okej, okay, wiecie co? My to przyspieszymy aż 25, ale w dwie tury to nie problem. Kasa jest. Kasa trzeba wydawać. Jo, złota era, złoty wiek. Twoja nacja wkroczyła złoty wiek, w czasie jego trwania otrzymujesz więcej prestiżu. Szczerze, chciałbym coś więcej, no ale okej. Okay. Tu coś w ogóle jest, co to jest? Limit armii, aha. Limit morskich armii, limit powietrznych armii, tylko trzy miasta mogę mieć na razie. To dobrze, że to znalazłem, bo byłby przypał. No, koniecznie tutaj trzeba gdzieś dupnąć. Patrzcie, są zasoby lecznicze. Są same super imba rzeczy. Idziemy na północ. Koło kolejne. Ten wali się z Grizzlim. Rozpoczął się złoty wiek. Twoje miasto osiągnęło nowy przełom, tak? Można przyłączyć kolejny teren. Słoniki? Słoniki byłyby fajne, albo ryż kolejny. Drewno wszędzie się zgadza. No, chyba słonie w takim razie. Będziemy więcej tego, a słonik co no, raz na 50 tur słonie nam doda, no ale co zrobisz? Ciekawe jak się go na przykład da się... Zobaczmy. Projekt. Albo... A, bo jeszcze nie przyłączyło, dobra. To w następnej turze zobaczymy, czy słonie da się jakoś oswoić właśnie, czy coś takiego. Wow, niesamowite. Złota era. Era rapera. Mhm. I zwiadowca pokonał niedźwiedzia, znowu te drapieżniki usunięte, spoko. Można byłoby go wyleczyć, tylko ile to potrwa? Modyfikator, okej, okay. Po awansie, ale do awansu jeszcze mu trochę brakuje. No, następuje szybciej na własnym terytorium. Czemu nie może tak jak w cywilizacji napisać, o ile mi to zwiększy ten poziom zdrowia faktycznie? Czy warto na przykład, no chyba warto się do miasta cofnąć i szybciej się uleczyć, nie wiem. Aha, a nie, to jest znowu kolejny dziki lud. Już myślałem, że to Grecy. Ci mnie w ogóle nienawidzą, ciekawe czemu. Pomoc architektoniczna. Budują jakiś tego monument i chcą wsparcia naszego. Drewna, materiały i relacje się zwiększą. Może później? Mhm. Dobra, no, pomożemy, pomożemy. Ja lubię pomagać, prawda? Z tego co wiem, jak oni się tak super ucieszą, to można z nimi jakoś rozmawiać chyba, ale... No właśnie, na razie nic nie mogę zrobić. Są tylko i wyłącznie takie te... Jakby to nazwać, relacje z pupy. I co, on? On dalej nic ode mnie nie chce? Ja zaraz dostanę od niego, z tego co rozumiem, tak otrzymuję od niego i otrzymuję to. A zaufanie spada. Dlaczego? Bo nie wiadomo czemu. Zwiadowcy pokonali, tu zebrali futra, tu znaleźli to. O, wytworzyli pług. Pieniądze wróciły do normalnego stanu. I daj to i... Yeah. Super partia. A za ile tego... A, wie was na następnej turze już będzie ten... O, osadnik kolejny. Kim ty jesteś? Osadnicy. Można ich zmienić nazwę, tylko nie wiem po co, skoro jakby... Oni i tak zrobią miasto i będzie śmiesznie. W tym miejscu chyba. Tu jest odcięty teren, więc nic mnie nie zaskoczy z tej. Tu jest spoko, tu jest loko. O, tutaj są Grecy w takim razie, dobra. Ty to masz znaleźć. A, i co my chcemy wytworzyć? Żarcie zaczyna się bardzo dobrze zgadzać. Drewno będzie się zgadzać. Materiały, ale to trzeba by powiększyć właśnie tutaj. Rozrost. I tylko 5 terenów. Ciekawe, czy można ogólnie mieć więcej, czy już do końca gry będzie tylko 5? W takim razie te miasta właśnie jakoś bliżej powinienem myśleć. Rozstawiać, a nie aż tak daleko. No dobra, sprawdzimy. Wybierz projekt. Czego nam brakuje jeszcze? Warsztat już mamy. Sklep mięsny. Stonehenge się nie da. Osadnicy. Punkt aptekarski. Nie, ja bym chyba stworzył to. Ten punkt właśnie fermentacyjny, zobaczyć jak to działa, o co w tym biega. A później może farmę, żeby zbierać zasoby. O, w skrytce było handel, uzgodnienie, wzmocnienie. Taki handel. Jo, pierniczy, trzy dzikie zwierzęta. Ile tego tam może być? No bo wiesz co, można bardziej tu, o. Wydarzenie. Dziedzictwo wiedzy. Osiągnij 10 000 populacji. Przyrost populacji w tym
and requested that you honor his life and akcie chyba library that would rival all others. A, i to jest wyzwanie chyba ze wszystkimi, tak? Walczę, że ten, kto zajmie pierwsze miejsce, dostanie tyle tej sławy. No dobra, czyli ten, kto będzie miał tego, ten wygrywa, spoko. Nie wiem, ile mam w ogóle tego uczty tej. A, mam dwa feki punku, spoko. A ta stolica w ogóle właśnie jakby w tym miejscu coś robi, czy nie? To jest to, tak? I ona nic nie wytwarza. I czemu mi gra nie powiedziała o tym, że mogę coś wytwarzać? Trochę słabe, tak szczerze. Nie przypomniałam mi o tym, sam musiałem wiedzieć. Czemu tytuł? Nie, bo to grecki, dobra, Jezus, myślałem, że to ten cheater. Tego skądś, że mój idiota się pomylił. Poszedł gdzie nie trzeba. Badania zakończone, doniczki i zakład ceramiczny. No i dobra, że skończmy właśnie wszystkie te tej epoki, czemu nie? Tu coś jest jeszcze, ktoś prawdopodobnie jest. Dużo zielonych terenów, miło. No, śmieszne, że klikam na to i czasami trzeba tego dwa razy kliknąć. No ty się leczysz, tak? No, tak się średnio leczy. I chyba kogoś spotkaliśmy. Miasto jest bezczynne. I co można zrobić? Mamy farmę. A jest, zbuduj obóz myśliwski, nawet chyba pisze. Gdzieś coś. Tak, jest myśliwski, aby zwiększyć tego, spoko. Ale nie mam nawet takiej opcji budowli. Kakao. A co można na kakaoko postawić? Farma. Dawaj, zbieramy kakaoce. I poznano nową cifkę, którą jest Zulu. O, czeka. Szczęśliwe spotkanie, spoko. Zaoferuj coś. Nie, wydupię was, mam murzyni. Murzyni na pustyni, tak zwani. O, nawet idiota nie zebrał sobie własnej skrytki. I nowe miasto, zasiedl. Tu mi polecają, co ciekawe. Surowiec, ocena, że to jest super partia. No w sumie. A, zaufamy. Zrobimy w tym miejscu miasto. Zulusi byli najbardziej męscy w Civ 6. No, Zulusi... Taka spoko frakcja, wydaje mi się. Jakby podstawowa frakcja do zadymki, nie? Poza jakimś tam Chingis Hanem czy coś, Hunami jego, ale Zulusi właśnie do nawalania się zawsze można było sprawdzić w sumie jego rzeczy, ale on też pewnie będzie dymił w mojej grze. I co, mamy już tę linę dodaną, tu nic się nie da. Zrób dwa te narzędzia, co? O, zawsze na 5 ustawię. Majątek, materiały. Nie potrzebuję. Tkanie cuda. Czyli szybkość budowy w twojej stolicy na 10 tur, ale dostaniemy tkaninę i znowu relacje, albo no, można ich opluć. Zgódź się z... No, zgodzimy się. To jest takie zero emocji, szczerze. Oni coś mówią, bla bla bla, ja tylko klikam, żeby się z nimi zgodzić albo nie zgodzić i w sumie tyle. Jakiejś wielkiej filozofii to tutaj nie ma. Dobra, to są zasoby, to jest budowa... Obóz drwali, a na przykład drwale też narzędzia by potrzebowali i tryby ewentualnie. Co daje estetyka? I to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, widzu, na które niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. Bo kurde, nie mam pojęcia, czym jest estetyka. Czy jest coś takiego w tej grze, jak jakiś taki poradnik, czy coś? Zwiedzaj, wyświetl, zarządzaj religią. Autorytety to są te bossy, nie? To są regiony. Doradcy. Religia nie istnieje w tej grze. No nie mam pojęcia, czym jest. Pod kontrol? Czekajcie. Pod kontrolem nic się nie dzieje. O! Kliknąłem spację, to nie to. Wprowadź rotację. Ze wszystkich farm oraz ich... Aha, czyli można dać im żywność i oni pokażą mi, jak usprawdzić mój system jakby jedzenia, tak? Spoko. Nie wiem, czy oni, czy Grecja dostanie to żywność, ale no ja mam dużo żywności, więc to nie jest żaden problem. A, że jednostkę i potem kontrol? Nic, ani alt, ani kontrol raczej. Nic mi to nie daje. Nie wiem, czym jest estetyka, widzowie, nie mam pojęcia. W teorii powinna być w mieście, nie? No ale chyba nie ma. Szczęście, zdrowie, wiedza, dobrobyt i bezpieczeństwo. Nie ma żadnej estetyki nigdzie.
No cóż. Mam pytanie, kiedy CK3? Pewnie na następnych live'ach. Czyli odkryliśmy nawet tutaj encyklopedię, gdzie no właśnie, estetyka, nie istnieje coś takiego w tej grze, nie wiadomo czym jest estetyka, nikt tego nie rozumie. Wiemy natomiast, że musimy rozwalić tego aligatora śmierdzącego. Czemu to są aż trzy słonie? A bo to, taki interfejs z pupy, patrzcie, słoń tutaj, na tym konkretnym terenie i jeszcze słoń tutaj, że będziemy mieć z niego przychód słonia. To jest dla mnie chore. Ja pierdziele, tysiąc rzeczy. Ale mamy 40 turę. Szybko lecą te tury. Nowy region. Nowy region. Tutaj. Ja tu pewnie jeszcze jedno miasto zrobię sobie, więc to nie jest aż takie coś. Co to jest? Jeden dosłownie? Ale bida region, masakra. Na pewno jakiś cud trzeba byłoby postawić. A tutaj jest coś fajnego, albo tu. Widzicie? Gdybym nie wiedział wcześniej, albo zapomniał, czy coś takiego, nie wiedziałbym, że tutaj ukryty jest specjalny zasób, ten amelinum, czy co to jest? Miedzi? Złoże miedzi, właśnie, bo on jest zasłaniany. Muszę przybliżyć niesamowicie mocno kamery. Tak, ja mam takie naprawdę jakby problemy nowicjusza, bym to nazwał. No bierzemy miedź, no. Będziemy sobie wydobywać. Farma zaraz się skończy. I nowe miasto. Czy ja chciałbym od razu zbierać pole herbaty? Czym się zbiera herbatę? Farma po prostu, to dawaj farmę. I tutaj też można chyba produkować... Ojo, ty, ile tego jest? Tunika, zamożności, jednostek szczęścia, perfumy, kosze. Plus jedna jednostka produkcji. Aha, dobra, czyli też można dać kosze jako udogodnienia. Kosze, śmieszne. Czyli, zobaczmy. W każdym moim centrum miasta produkuje... Tutaj jeszcze uczta będzie dwa razy i działa uczta. A też, że to muszę wyszukać, jak to dokładnie wygląda. No dobra. Czyli będę potrzebował więcej koszy, żeby rozdać jeszcze w każdym miejscu kosz. To pokażcie mi to tu, tak. Robisz dwa razy te narzędzia i później spróbuj... Robisz nie z pięć koszy. O, z pięć koszy powinno być git. Czy mogę to jakoś przyspieszyć? Materiały, kaska? Może kaską? Tutaj te kosze też. Majątku jest dużo, więc nie boję się go wydawać. U mnie jest już 275 tura od kąt napisałem, że gram. O, to też całkiem nieźle. A jest jakiś limit właśnie, że gra się kończy? Chyba ta. Tam nawet nie wiem, czy nie ustawialiśmy na początku. Przychodząca propozycja. Proponuję zawarcie umowy handlowej. No dobra, na razie spróbujmy naprawdę zaprzyjaźnić się z tymi wszystkimi wieśniakami. Później będziemy ich bić. Że tak powiem, na bicie zawsze przyjdzie czas. Takiego jestem zdania. Zawsze ktoś chce się bić, zawsze znajdzie bitkę. A, i teraz tutaj jest tak, można wytwarzać sobie syrop albo wino użyte do wielkie palnisko lub pubu, okej, okay. Ale daje dużo szczęścia, ale minus jeden edukacji, śmieszne, upici będą ludzie, a tu syrop do wytwarzania jakichś wypieków. Ile co więcej kosztuje? Jako zaopatrzenie, jako udogodnienie? 17, a to 10, czyli to szybciej się wyprodukuje. Można dodać majątek, czyli dupę albo ziarno. A tu o ziarno ryżu, które wydobywamy, albo winogron. A dodatkowo jeszcze jakieś na przykład doniczka albo majątek, szkło. A, dobra. Stworzymy 5 win. Nie, bo dosyć dużo. Z trzy sztuki wina i później będziemy nawalać ten syrop, ile wejdzie, tylko no nie ma czym go przyspieszyć zbytnio. Doniczek nie wytwarzam, jest też bez sensu. Dobra. Ból. No i już to widzę naprawdę, jak będziemy mieć miasta, takie 500 tych regionów i wszędzie coś wkładać, wyciągać te rzeczy, to będzie chore. To będzie totalnie chore, już to widzę. A, i tu się jeszcze zakończyła budowa, tak? Farma. Co ciekawe, a nie, bo w trakcie budowy, no to co nie, no właśnie te informacje też są z pupy totalnie. Perfekcyjne polskie tłumaczenie, widzowie, patrzcie na to, close, czyli bliskie relacje, a oni zamknij ryj po prostu. O Boże, piękne, to jest piękne. To jest po prostu super. Ale w ogóle patrzcie, jaka rozbudowana dyplomacja z tym gościem, nie? Co ja w sumie mam? Jestem najlepszy z nim na świecie i nie mogę sojuszu, bo... Aha, muszę dotrzeć do ery jakiejś konkretnej. Zaoferuj, zarządzaj granicami. Co to znaczy?
Aha, że można zamknąć przed nim granicę, potępić, wypowiedzieć wojnę. Aha, i nie można nic, że tak... Dyplomacja jest jeszcze gorsza naprawdę niż w jakimś, kurde, saperze, której dyplomacji nawet nie było. A, i ty się bijesz z aligatorem, jo? Czy już go zabiłeś, czy...? Właśnie, te detale, bo tu faktycznie można było sobie... zobaczyć, jak trzoda tutaj nawala te aligatory, one biegają w kółko. Co to jest? A, zaraz skrytkę. Że 1250, u mnie jest już tragedia, bo mam 4 miasta rozbudowane. No, 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 ja się tego bardzo boję. Może dlatego ten limit taki miast jest, nie? Żeby nie było dużo miast, bo się po prostu wełbie poprzekręca. Tam znowu coś jest. A, jego kolejne miasto chyba. Aktywowana. Ten jakby interfejs wyskakujący po prawej jest bardzo mylący, bo on bardzo ciężko mówi właśnie, co zostało zrobione, czy co będzie zrobione, czy ile jeszcze ma do tego. Strasznie to właśnie tak dziwnie wygląda, szczerze. I co? Można zobaczyć umowę handlową. Oni mają... Czy oni coś mają, co by mnie interesowało? Nie wiem, pługi? A skąd oni mają tyle rzeczy niby? Kodeks? Oni musieli to ukraść skądś, to jest niemożliwe. Nie wiem, mam was w dupie. Albo czy oni coś ode mnie pobierają? Też nie mam pojęcia. Dobra, ale jest już cała tutaj miedź. I zobaczmy tak z ciekawości. Jakbym chciał wydobywać ją, co muszę zrobić? Kamienny dół. Czy jest coś takiego jak kamienny dół? Kakaka. Sklep mięsny, warsztat, spichlerz. No nie za bardzo chyba, no nie za bardzo. Może muszę opracować technologię jakoś do tego. Albo można sprawdzić, zobaczmy jak to działa. Kamienny... narzędzie kamienne, kamienny dół. Odblokowywany przez obróbkę brązu dopiero, okej. Jezu, tysiące tych zebranych surowców. Złoże węgla, żelaza, złoto, wapień, tytan, złoże uranu, legendarne, super, fajnie. No, surowców jest tyle, że trzeba ciągle się z tym bawić, co ma być w ilu wyprodukowane i pilnować tego, że jak coś zakończy produkcję i przejdzie do następnego, to znowu, no właśnie, bo tu najmniej automatyzacji nie ma. A, najmniejszej automatyzacji nie ma, która by się, no właśnie, no, to jest, też się przerażony jestem tym, że nie ma tego, nie ma automatyzacji żadnej, to jest straszne. I badania zakończone, łucznicy, wieża strażnicza, prestiż jednostki w armii, jednostki jednostki estetyki, zaraz to sprawdzimy naprawdę. Co to jest jednostki estetyki? Clean, jakaś formacja. Pokażcie to. Jednostki... Aha, okej. A, no, no to właśnie widzowie, przed chwilą mieliśmy wyjaśnienie, co to była estetyka w tej grze. Bardzo fajna technologia, jak widzicie. Idziemy do obróbki brązu. Szermie, sztabka metalu, kamienny dół. Yeah, miedź, obóz. O, i to jest ciekawe. To jest pierwsza technologia, która właśnie jakby odblokowuje coś, co już mamy. Ale jakbyśmy nie mieli, to to by nam dało. Więc, okej. To jest takie, żeby się tutaj ogarnąć. Ty jeszcze ciągle to produkujesz. Kolejna jakaś wioska dzika. Kogo w ogóle byśmy chcieli bić, widzowie? Wydaje mi się, że chyba tych Zulusów, oni byliby bardziej ciężkim wrogiem. Jakby, w sensie jakby się rozwinęli. Więc jakby szybciej ścisnąć, to by się pewnie rozpaćkali. Dobra, to jest to rozpaćkane. Udało nam się drapieżnika pokonać i właśnie to plemię Mokebe. Co oni nam powiedzą? Sztabka metalu. No dobra, bierzemy, damy tam. Nawet nie chcę się czytać, co nie damy. Właśnie to jest ten problem losowych rzeczy. Ktoś może to czytać, bo to się można wczuć, ale no dla mnie, skoro i tak ostatecznie wybieram statystykę, nawet nie mam czegoś, wiecie, że nie wiem, co się stanie. Dam im coś i może mnie zaatakują, może mnie zdradzą, może będzie dobre, to wtedy okej, muszę przeczytać, żeby wiedzieć, czy dobrze podjąć decyzję. A tak to ble, 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 ble i ja klikam tylko, aha, chcę plus 5 do żywności, spoko. To wszystko jest takie useless. Nowy teren. O, może tego byśmy chcieli. Dzikie lamy. Więcej niż jedno zwierzę to... lama. No. Ma pani rację. Potwierdzamy, chcemy lamę.
kolejna rzecz do zrobienia. Czyli tak, tego nie mogę, bo hejt. Sklep mięsny. Z 1 do prestiżu. Może wyprodukować nam mięso, tylko nie wiadomo do końca z czego. Używane, aha, po prostu wyprodukuje mięso z pupy, tak? Można też jako udogodnienie dać, miło. Punkt aptekarski, jednostek zdrowia w mieście. No tutaj tak powoli zaczyna faktycznie się wszystko kończyć i no, bieda trochę. Dobra, a co dała ta apteka? Jednostki edukacji. No chyba bym sobie... To usprawnienie nie zabierze, znajdzie się go tutaj. Co? Aha, bo ja w jakimś regionie chyba to klikałem, nie? I dlatego muszę jeszcze nie wieża, nie... O, zakład ceramiczny w sumie może jeszcze. Zakład ceramiczny, ceramiczne ich usprawnienia. No właśnie, czyli wybrałem jakiś region, gdzie tam będzie przypał. Więc dajmy może faktycznie tu. Aptekę. A jakieś zasoby? Jezu, to już widzę jak to się rozprzestrzenia to wszystko. Pługi, sztabki tego. I teraz ja muszę przeklikać. Aha. Koło można na przykład podmienić na liny. Do wytwarzania koła jest na przykład używane. Narzędzie kamienne. Koło, nie, jest tak rozwalone. To jest chore. To co to jeszcze jest? Aha, można tego gościa tu przypisać. Bo na razie, aha, bo nie może pisać, bo jest tam jakimś przywódcą wszystkiego. No właśnie, już nie wiesz co, gdzie się produkuje GT. Ja też już widzę, ja mam niby 3 miasta, ale ja też już nie wiem, gdzie się co produkuje. Tak szczerze. Co tu się odwala, ja nie wiem. A tak z ciekawości, czy skauci mają automatyczną eksplorację? Zaraz sprawdzimy. Co to są, jakieś hieny? Ja pierdzielę. Złoto też by się przydało jakoś zwiększyć. Obok walki i buta. Tak jest, automatyczna eksploracja. I wydaje mi się, że tutaj już bym im puścił automatika. O, to już tam spoko loko, prawda? Ciebie... A wiesz co? Wróć na nasz teren, wychylamy cię do pełna i wtedy damy ci też automatycznie. O, ponadczasowy pałac. Beyond serving as a testament to your success, such a palace can also... No dobra, trzeba zbudować pałac, rozumiemy. I ten, kto go zrobi, chyba pierwszy, tak? Właśnie. Najlepsze nacje, które osiągną ten pałac. Jak się buduje pałac, widzowie? Czy gdzieś to jest napisane? Triumf, to jest tutaj. Pałac. Nie ma pałac. Ale do czego jest na przykład ta encyklopedia? P-A-W-A pałac. A, trzeba mieć technologię. Spoko, rozumiemy, dzięki. Co tam się dzieje? Zulusi się cieszą, miejmy nadzieję. Otwarte granice, szlak handlowy, umowy. O, można stąd. O, jest wysyłanie. Wysyłanie dla Grecji. Czyli wreszcie wiemy, co kto tutaj mi też podbiera. Sztabki żelaza. Ile mam tego żelaza? Sztabka metalu aż 3. Wiecie co? Może na razie pozbędę się tego, a nie mogę poprosić, muszę... Zulusi, dawaj. Coś musimy cię zajumać, stary. Co to jest? Jedwab. Przyprawy? Może przyprawy będziemy chcieli. Potwierdzam. Super. No, Zulus się cieszy, tylko nie wiadomo z czego. Nie wiem czemu jak kliknę, to znika. To mnie denerwuje. I pług. Pług. Czy tu mamy jakieś ulepszenie? Nie, więc można dać pług i o. Nawóz, energia, pierdoły. I co? Udało ci się przejąć regiony, super. Zwiększono poziom miasta, o ja, więc możemy sobie przytulić coś nowego. Ju, tutaj byłyby aż 2 winorośla. Ty, tu kolejna jakaś cywilizacja chyba od góry idzie. Ciekawe. Ale tu znowu krowy byłyby. A krowy by się przydały. Koza, no, a ja to koza. Dobra, zabieramy to.
Czyli tu może nawet być przejście jakieś, ty. Ciekawa mapa, ciekawa. I zwiadowca, ulecz się. Wytworzono ucztę. Ile tych uczt mamy na przykład? 4 uczty. I z tego co rozumiem, tak, każde miasto ma ucztę. Można by tu jeszcze coś przyspieszyć. Perfumy. Kosze. Kosz mamy jeden tylko. A w Rzymie nie można dać koszyka, bo musi mieć 5. poziom miasta, który za 12 tur się zrobi. 3000 ludzi żyje już w tym mieście. Nieźle. Że to jest jedyna automatyka w tej grze, ta eksploracja, no... Nie brzmi to zbyt zachęcająco, tak szczerze. I co, słonika nie zrobi... Nie, jest, już mamy obóz myśliwski i... Yeah. No, chyba idziemy w tę stronę. Tutaj farma, jak nie, kto zbiera lamy? Zbuduj farma. Okej, no jak farma, to farma. A coś jeszcze można dodać? Pług. Okej. A tu? Narzędzia kamienne. No, ta naprawdę dawanie wszystkich tych surowców tutaj, takie dostarczanie, to jest strasznie... Strasznie autystyczne, uważam. Bardzo dużo zasobów jedzenia. Więc można byłoby pomyśleć w sumie jeszcze jakimś jednym mieście. Ten skończy tą kolejkę, dodaj do tego. Zobaczymy, co się stanie, jeśli faktycznie osadnicy... Jakby wyjdziemy poza limit miast, czy to jakoś bardzo nas zaboli. Dobra, dalej. Ale faktycznie, szybko idą tury, to trzeba przyznać. Tego im nie zabiorę. Co do tych tur, automatyczna eksploracja, jasne. Odzyskali zdrowie, budowa zakończona, i co? Aha. Można zrobić takie, te znowu to są pewnie udogodnienia, dobra handlowe, tak, które można pewnie tutaj gdzieś dać, albo przehandlować, albo coś. I dużo jednostek zdrowia dostarcza. Można dodać aż 50 majątków, albo mandragory. Tutaj liście herbaty. Liście herbaty będą, no i doniczek nie produkujemy, no to szkoda dawać. Dobra. Jest to jest. I robisz tych osadników. Bo w tej grze oprócz produkcji praktycznie nic nie robisz. No właśnie, właśnie widzę, że tu takie... Kurde, no w tej cifce na przykład 6 się ciągle myśli, nie? Gdzie stawiasz te różne zasoby i tak dalej. O, ten tutaj jeszcze wiochę położył. Nową prawdopodobnie dopiero co. A tutaj takie autentycznie, tak się stawia, to stawia, taki właśnie klikacz, nie? Że się klika, nie jest jakieś super strategiczne, nie? Żeby też nie było jakoś niestrategiczne, ale no nie da się ukryć, że jest to takie klikasz, klikasz, nie? Pyk, 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 pyk. Ciekawe, gdzie kolejne miasto by się przydało założyć. Są znowu te kozy, owce. Z daleka tak właśnie słabo się patrzy, szczerze. Może gdzieś tu właśnie. W teorii tu by się jeszcze przydało coś pozwiedzać. A jakbym ci powiedział, że zrób mi zwiadowcę, bo chcę zwiadowcę. I jakbyś w 3 tury go zrobił, a tutaj za 90, zarąbiście. I pójdziemy do góry. Jednostki są bezczynne, zwiadowca. Płoszecie, płoszę do góry. Skrytka znaleziona, to kolejna. Wytworzono uczta, wytworzono kosze, wytworzono ucztę. Czyli uczty się zgadzają, krótko mówiąc. Tu nie można, bo nie. Tu nie, tu można coś dodać. A tym czymś będzie kosz. O właśnie, cię ucieszą. No idziesz, idziesz, czemu się wstydzisz? Dobrze, dobrze. Nie sraj żarem. Poznano nową nację, no pokaż się. Aj, miasto bezczynne. Ja pierdziele, tutaj jakby te farmy porobić, to już nigdy by nam nie zabrakło jedzenia, nigdy. A tu coś można dodać? Pług, nawóz, za 2 tury będzie tą herbatkę zbierać, no to miło. Tu się raczej wszystko zgadza. Zakład ceramiczny. Ten drwal tak naprawdę to... Właśnie... Można to usunąć? Przepraszam. Się pomyliłem, o. Dzięki. Właśnie, że ciągle się łapię na tym, że stąd wybieram, a nie stąd. Sieci rybackie, tak. A mieszkanie? Co to w ogóle jest? Plus 3 sztuki mieszkań w mieście. Rozumiem, że to są mieszkania, tak? Maksymalna liczba określenia, żeby powiększyć chyba jeszcze bardziej tereny. Dół fermentacyjny w sumie też byłby niezły. Dobra, na razie chyba nawalamy.
zbieranie zasobów. Kim wy jesteście? Halo. Japonia. Musimy ich pokonać, zanim wynajdą anime, bo wtedy nie będziemy mieli szans. Zarządzaj granicami, nie można nic mu powiedzieć. Tyle. Wypierdzielaj. Aktywowano premię, aktywowano koszyk. Skrytka zebrana. O, pług zebraliśmy, czyli tak rozumiem, że od razu możemy dzięki temu dostarczyć tak. Szybsze zbieranie. Że Shadows wychodzi 14 lutego. No, przed streamem jeszcze zdążyłem sprawdzić, że faktycznie Shadows będzie opóźnione, nie? No, no, chcą dopracować. No. Chcą przeczekać burzę, a to im i tak nic nie da. Modlitwa i najeźdźcy. Minus 25 kasy, ale znowu, tak, no, przyjaźń. O, i to chyba sprawi, że ta wioska mnie pokocha i do mnie dołączy. Zaraz się przekonamy. I a tu na dole jeszcze tyle terenów. Ten we dwójkę tu chodzi, ciekawe. Kolejny koszyk. Zaawansowane badania, obróbka brązu, prestiż, mamy szermierzy, sztabki metalu, kamienny, ten trzeba będzie na pewno zrobić, formacja, miecz, sztabka, obóz myśliwski, który już znamy. Przed tobą epoka brązu. W tej epoce pojawi się pierwsze społeczeństwa miejskie, które zapoczątkowały innowacyjne piśmienie, bla 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 bla. Nowe techniki wydobywania, okej, twardszy metal. Siły lądowe na kołach. W epoce brązu lokalne tradycje zastąpione zorganizowane religiami. Wraz ze sformalizowaniem prawa zwiększy tego, wymaganie jest nowe przywództwo, pierwsi faraonowie, królowie i królowe. No, 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 tak, 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 królowe, jojojo. O, widzicie, teraz każda z tych technologii praktycznie daje mi już coś, co bym pominął, czy mógłbym pominąć wcześniej. Koło. Doradza mi to przemysł. Pozwoli mi to na przykład robić drogi. Przepustka drogowa. Aha, przepustka drogowa. Bardzo dziwne napisane. Koło. Wazon dekoracyjny. Piekarnia. Piramidy. Okej. Okay. Żagle, rydwany, kodeks prawny, monarcha, nowy rząd. Ty, może ja bym chciał nowy rząd. To by byłoby dobre, mi się wydaje. A czemu prestiż właśnie? Prestiż kluczowy ten... Nie wiem, czemu ukradł plus 6 prestiżu, że jeszcze nikt nie odkrył tej C i mogę jako pierwszy to zrobić? Może o to chodzi? Tkactwa albo święte obrzędy. Podobno religia jest słaba w tej grze, więc nie wiem, czy mi się chce misjonarz i ją w ogóle tam jakoś szybko się w nią bawić. Dobra, spróbujemy chyba to. Nowy rodzaj rządu. Monarchia. Plus 10 jednostek estetyki w twojej stolicy, jedności zamożności. Ta estetyka to będzie coś po tych lewej stronie, po prostu źle przetłumaczyli pewnie. Zresztą tam różnorako przetłumaczyli, co to w ogóle jest. Garnki metalowe? What? Plus 5 sztuk monet za turę za każde posiadane miasto. Twój pad zapewnia do tego budowaną obrożeń ten... Tak, i cztery miasta będę mógł. Bierzemy ten kodeks prawny, tak? Czy porzucone? A, porzucone technologia, nic. Spoko. I to monarchia, dobra. A jeszcze tak z ciekawości, jakbym chciał zrobić tak zwany ten Stonehenge, nie? Może warto w niego zainwestować. Gdzie on tu był? Tu. Ale potrzebuje dużo liny i dużo kamiennych narzędzi. Dużo liny i dużo kamiennych narzędzi. Ty mi robisz te gówno koszyki, nie? Więc weź to już pierdziel. Co jest droższe? Lina czy kamienne narzędzie? Kamienne narzędzia są droższe, więc może je usuniemy. Chcemy bardzo dużo lin z 15, albo nad 16 już dopiąć ten koszyk, dopiąć stary. Damy jedwab. O, dobra, tu można coś zastąpić? No niestety niekoniecznie. Dobra. I... No, wypiad. Chcę zobaczyć handel. A, jeszcze można byłoby... A, 381, no dalej... 300, dobra, jestem cały czas na prowadzeniu. Przychodząca propozycja, pewnie. Zgadzamy się, ale... Gdzie jest ten handel? Umowy, o właśnie, otrzymujesz od nacji 7:1. Muszę z nimi pogadać, czy mogę od kogoś właśnie kupować te kamienne narzędzia? Ty jesteś biedakiem. Do widzenia. Nie chcę rozmawiać z biedakami. A Grecja?
Nie, i linii też nie sprzedają. No dobra, czyli mój plan nie wyszedł, czyli trzeba to zrobić po ciężkiemu, że tak powiem. I nagle mi spadło z nim relacja. Dlaczego? Tego nie wie nikt. O, dobranoc, Łukasz. Do jutra. I każdy preorder dostanie pierwsze DLC za free. Ale oni, ale Ubisoft jest udupiony. Ubisoft się pali mu tak dupa. Ale oni robią wszystko, żeby tylko ludzie ich nie zniszczyli, naprawdę. Robią totalnie wszystko. Dobra, automatyzacja, idziemy gdzieś tam już sobie. Ty, ile tu jest ryb? W sumie gdyby takie miasto buforowe postawić w tym miejscu. O, i takie bardziej morskie z nie zrobić, to byłoby też niezłe. Chyba tak byśmy zrobili. Bo to jest bardzo jeszcze koniki, jakby coś, to byśmy bili się z Japończykami, to byłoby dobre. Może nawet Japończycy będą naszym pierwszym celem. I możemy właśnie jakiś kolejny teren przytegować. Ja bym chyba chciał ten morski. Ukaska się przyda, a są problemy z nią. I coś jeszcze można dać? Winko 2. Bezpieczeństwo, ale no bez bezpieczeństwa nie ma zbytnio co zrobić. Perfumy. Chyba te koszyki po prostu damy. I nowy projekt. Czy ty już wydobywasz? Nie, nie wydobywasz właśnie, my chcemy to wydobywać koniecznie. O, jest kamienny dół. Yeah. 50 zł, koszyk się zrobił, uczta i wino. Sprzyjaźń nas zamknie. O Boże. Tak, ale no Ubisoft jest spalony, Ubisoft jest totalnie tam już. Dupsko mu się musi tak palić. O, dostępny autorytet. Pitagoras, o Jezu, Pitagorasa, Krezus i Enhanueden, muzyk. Ja, ma bardzo dużo biegłości. Czyli tak, główny doradca, z tego co rozumiem, jest już zajęty. Czyli już go nie, że w teorii mogę go zmienić pewnie, ale... Doradca krajowy... W stolicy tylko to tak średnio, jednostek badań, ok, szybkość tworzenia arcydzieł... Dla wszystkich twórców, porozumienia badawcze to jeszcze nie mam nic. Dostępni handlarze, to byłoby całkiem fajne. Arcydzieło mógłby zrobić jakieś tam pierdoły. Siła zbrojna. No, chyba weźmiemy go z handlarzami. Będziemy jumać wszystko od tych. Croesus, famously wealthy ruler of kingdom in Asia Minor. Okej. I mamy to. I już rozumiem, że to działa, tak? I możemy sobie pogadać z moimi frajerami. Nie chcę tego. Cześć. Interfejs jest taki dziwny. Nie, jeszcze nie mam. Czyli on chyba od następnej tury, jak wszystko w tej grze się dopiero zrobi.